Zauważmy też, że w pierwszym punkcie fałszywość rozpatrywanej formuły sprawia, że jeżeli ta formuła jest implikacją, to wówczas mamy do rozpatrzenia tylko jeden wiersz z matrycy prawdziwościowej dla implikacji. Dlatego też ta metoda nazywa się skróconą. To jest ten skrót, którego szukamy. Pozostał nam jeszcze tylko jeden element w całej metodzie. Trzeci punkt jest następujący. Jeśli może nazwijmy sobie te podprzypadki odpowiednio A i B. Jeśli zachodzi A, alfa jest tautologią. Dlaczego? Dlatego, że w każdej możliwej sytuacji otrzymaliśmy sprzeczność, co oznacza, że popełniliśmy błąd, zakładając, że ta formuła może być fałszywa, gdyż z tego założenia za każdym razem doszliśmy do problemu, czyli sprzeczności. Natomiast jeżeli nie było takiej sytuacji, to znaczy wykorzystaliśmy wszystkie reguły, a sprzeczności w każdej sytuacji nie udało się osiągnąć, czyli że mamy sytuację B, czyli tu zachodzi A, tu zachodzi B, to wiemy, że jeżeli mamy sytuację B, 2B, wiemy, że alfa nie jest tautologią. Dlaczego? Dlatego, że nasze założenie, że alfa może być fałszywe, nie napotkało żadnego problemu w postaci sprzeczności, czyli rzeczywiście tak może być. A skoro alfa może być fałszywe, no to oczywiście nie może być tautologią.